Masz niezły tempo, bo w zeszłym roku, albo właściwie pół roku temu pokazałeś debiut w Gdyni, a teraz już drugi film. No to prawda, udało się dosyć szybko pokonać kryzys filmu drugiego, bo często jest tak, że moi koledzy po pierwszym dobrym filmie albo pierwszym złym filmie potem długo czekają i chcą, żeby koniecznie ten kolejny był dużo lepszy niż poprzednia produkcja. Tutaj udało się to z takiego powodu, że postprodukcja poprzedniego filmu Moja krew trwała trochę długo z różnych powodów, natomiast jednocześnie pracowałem nad drugim scenariuszem, czyli nad tym scenariuszem filmu Chrzest, który dzisiaj zobaczyliśmy tutaj w Gdyni. Muszę powiedzieć, że decyzja o tym, żeby wziąć producenta do tego projektu, dla którego ten film jest debiutem też producenckim, była decyzją bardzo dobrą, ponieważ trafiłem na grono osób, które po prostu kochają film. To są ludzie funkcjonujący dobrze w branży reklamowej, ale od pewnego czasu no, chcą wrócić do tego, z czym jakby weszli w ogóle w branżę, czyli do filmu. I akurat trafiłem na takich ludzi, którzy są entuzjastycznie nastawieni w ogóle do kina, ale też do mojego projektu. I bardzo byli zdesperowani, żeby ten film zrobić nie tyle, że szybko, tylko też wiedzieliśmy, że środki, które są potrzebne na ten film, nie muszą być wcale aż takie duże. Na początku myślałem, że może nam nie wystarczy tych pieniędzy, ale potem uświadomiłem sobie, że chyba lepiej jest, żeby taka akurat historia nie była opowiadana z jakimś kolosalnym rozmachem epickim, ponieważ to jest film aktorski, skupiony między trzema postaciami plus jeszcze jedna postać z zewnątrz dochodząca jako taki element innego świata, który zagraża temu trójkątowi głównemu w tym filmie. I no i myślę, że ja postawiłem na pracę z aktorem. Wiedziałem, że ten film nie obroni się, jeżeli on nie będzie dobrze zagrany. Stąd bardzo precyzyjne przygotowania, bardzo długie poszukiwanie odtwórców głównych ról i potem też próby. Próby też były w kierunku też pracy scenariuszowej, bo ja staram się. Ja słyszałam, że scenariusz się bardzo zmieniał, tak. I że rozmawiałeś z więźniami. Tak było, że ja nie uważam scenariusza jako struktury zamkniętej, bo tak naprawdę scenariusz często nabiera ostatecznej formy na montażu. I tutaj zrobiliśmy w taki sposób, że no, próby aktorskie były, wpuszczanie jakby w realistyczną sytuację ludzi, którzy stają się tymi postaciami. No i też takie uwiarygodnianie poprzez dokumentację w więzieniu. Byliśmy 3 razy na takich prawie całodziennych spotkaniach ukryci za kratami więziennych murów. I te spotkania dały nam bardzo dużo. Ja wręcz zmieniłem niektóre sceny w scenariusz po tym, jak dowiedziałem się, jakiego typu relacje są między takimi ludźmi. I to nie chodzi o to, że oni na przykład zaczęli mówić gwarą, czy używali jakichś sformułowań więziennych, tylko oni, zaskakująco dla mnie, weszli jakby w psychologię tych postaci. I dzięki temu ja zmieniłem zakończenie, zmieniłem początek filmu, bo oni mi podsunęli pewne rozwiązanie, o którym teraz nie powiem, no bo to zdradzę jakby zakończenie. Ale taka praca u podstaw i taka praca dokumentacyjna bardzo, wydaje mi się, uwiarygodniła te historie. No i oczywiście też trafiłem na dobrych aktorów, bo znalezienie dobrego aktora do tej roli było bardzo ciężkie, bo chciałem chłopaków, którzy są naturalni, bez takich naleciałości aktorskiej, ale w sensie takich technicznych. Chciałem, żeby to były postaci, które nie używają techniki, a techniki bardziej improwizują i bardziej zależało mi osoba, które bardziej słuchają partnera niż podają tekst. I to mi się wydaje, że w wypadku głównego bohatera Tomka Szucharta, którego zagrał Tomek Szuchart i również Wojtka Zielińskiego, myślę, że trafiłem na dobry moment, bo ta relacja ich osobista, czyli bardziej doświadczony aktor, ale wciąż jeszcze bardzo młody, z kimś wchodzącym, też się przyniosła na budowę relacji między tymi postaciami w samej strukturze już filmu. No więc no tak wyglądała ta nasza praca, trochę teatralnej metody mojej takiej przygotowania do grania tych ról i również metody dokumentalny, czyli spotkania z protoplastami tych wydarzeń, bo to jest historia oparta na faktach. Film jest dosyć podobny do Mojej krwi, prawda? Tak, tak, tak. Tak. No to mamy taki pomysł tutaj, żeby zrobić jeszcze jeden film, który będzie twórczo wykorzystał jeden z wątków poprzedniego filmu, czyli teraz to jest Chrzest.
W filmie Moja krew był taki motyw, jeden z motywów był ten motyw, był tam motyw zastąpienia, zastępowania jakby w roli społecznej jednego bohatera przez drugiego. Tutaj to też jest jeden z elementów, z tym, że okoliczności są zupełnie inne i proszę nie myśleć, że to jest ten sam film. Nie, to jest film jest zupełnie inny, tam są zupełnie inaczej rozłożone proporcje, ten element fascynacji zła jest to dominujący jednak. Trzeci film chciałbym zrobić tym razem w wariancie kobiecym. Chciałbym, żeby to był film o kobietach, bo też poznałem historię, która mi zainspirowała historię napisaną zresztą przez policjanta, dramaturga, też opartą na faktach. No i chciałbym stworzyć portret kobiety w polskim kinie, jakiego jeszcze nie było. Też wykorzystując podobne elementy, które już wcześniej widzieliśmy w tym filmie. Ja bardzo lubię takie zabawy dramaturgiczne. Bardzo lubię, bo tak mi się wydaje, że tych historii do powiedzenia na świecie nie ma dużo. Ktoś policzył, że jest jakieś 50 wariantów historii. Większość z nich jest w Biblii w ogóle, więc tak naprawdę większość historii, które my oglądamy, robimy, to zawsze korzystamy gdzieś tam z tej bazy kulturowej, bo bez tego w ogóle historie były po prostu niezrozumiałe. Film jest w pierwszej trójce takiego rankingu Rzeczpospolitej krytyków filmowych. Wiem, że się też podoba. Wzbudza duże emocje. Jakie są reakcje publiczności? No nie chcę zapeszać. No na razie prowadzimy chyba w rankingu tym publiczności. Co mnie za bardzo zaskoczyło, bo to nie jest taki film rozrywkowy bardzo. On bazuje jednak na emocji. No, pytam się po prostu, jeżeli ktoś się wkręca w ten świat, to w nim zostaje. No.